witam wszystkich słuchaczy i widzów. Zapraszam na pierwszy wywiad dla portalu Warszawski KIS z cyklu Wywiady Kulturalne. Naszym gościem dzisiaj jest pan profesor Jan Żary. Witam pana profesora. Mam przede wszystkim takie pytanie. Od jakiegoś czasu spór w polskim społeczeństwie jest bardzo głęboki. Ten spór dzieli się między innymi, znaczy przede wszystkim na sympatyków Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. I mam takie pytanie, czy ten spór różni się jakoś od tych sporów, które w Polsce w historii miały miejsce, czy on wynika może z czegoś innego, czy to jest tylko podejście do historii, do kultury, czy ma jakieś inne swoje przyczyny? Czy on jest jakoś specyficzny, czy w ogóle jest szansa, żeby ten spór zniknął, czy on będzie się pogłębiał? Miło mi, że inauguruje ten cykl, nie wiedziałem. A odpowiadając już na pytanie, to oczywiście można powiedzieć, że zarówno tak, jest to spór, który jest w polskiej debacie, no można powiedzieć, dwusetletniej, powtarzalny, a z drugiej strony oczywiście jest to spór, który ma swoją własną dynamikę, swoje własne powody powstania. Przede wszystkim uważam, że w dłuższej perspektywie on będzie coraz bardziej nas wyjaławiał. I to jest pewna słabość, która rzutuje na obie zresztą strony konfliktu. Ale w konkretach to niewątpliwie powodem tego sporu wielopłaszczyznowego między, w skrócie rzecz ujmując, Platformą i PiS-em jest z jednej strony bardzo dużo zdarzeń natury politycznej, właśnie takich zamykających niejako możliwości oderwania się od tego sporu. No i oczywiście najpoważniejszym jest tragedia 10 kwietnia 2010 roku. W zasadzie jesteśmy jako społeczeństwo trochę bez wyjścia, bo z jednej strony mamy polityków obecnie rządzących, którzy w tej sprawie kłamali, kłamią i będą kłamać. I trudno mówić w ogóle o możliwości porozumienia. Na przykład z panią minister Kopacz, no nie ma o czym rozmawiać na temat tragedii smoleńskiej. A z drugiej strony to wywołuje niewątpliwie też takie zwarcie, które nie ma jakby ujścia innego, jak tylko i wyłącznie kontestację drugiej strony. No a gdzieś w środku jest społeczeństwo, naród polski, który oczywiście nie może żyć w ustawicznym napięciu dotyczącym jednej bardzo, bardzo istotnej kwestii, ale jednak niewypełniającej całej gamy emocji, refleksji dotyczącej naszego życia narodowego, państwowego, kulturowego. I teraz jak z tego dylematu wyjść? Mnie się wydaje, że z jednej strony potrzebna jest dzisiaj Polakom bardzo mocna dawka takiego projektu edukacyjnego, który by doprowadził, w skrócie rzecz ujmując, do tego, by niegdysiejsze słowo obywatel zniszczone, zgnojone przez ciąg zdarzeń od PRL-u do III RP włącznie nabrał znowu znaczenia. To znaczy, żebyśmy rzeczywiście stali się narodem bardzo mocno wpływającym na naszą rzeczywistość, ochotnym do tego, żeby żyć w sposób wolny i w wolnym i suwerennym kraju. I ta działalność edukacyjna jest moim zdaniem możliwa tylko poprzez bardzo daleko idące projekty, wychodzące się niejako z jednej strony z szeregów szeroko pojętej inteligencji, jak i ze środowisk przede wszystkim lokalnych, z różnych grup, które żyją w Polsce i które mają ochotę do nie tyle zaistnienia, co naprawienia, zlikwidowania jakiegoś zła, a które oczywiście nie mają też bardzo wielu narzędzi potrzebnych niejako do wykonania tej misji.
Oczywiście podstawowe narzędzie to jest pieniądz i nie ma co udawać, że go nie ma. W sytuacji, kiedy rząd dzisiejszy zawłaszcza tę przestrzeń państwową i staje się w gruncie rzeczy, no oczywiście nie chcę tego aż tak wyostrzać, ale w jakiejś mierze staje się stroną reglamentującą, co wolno, czego nie wolno opowiadać, jakie treści są w publicznych mediach dopuszczalne, które powodują w gruncie rzeczy zanik możliwości uprawiania zawodu, na przykład dziennikarskiego, czy przykłady choćby z historykami mnie najbliższe, z Pawłem Rzyzakiem przykładowo, prawda? To wszystko rodzi pewną atmosferę, która rzecz jasna każe się zastanawiać, czy jest taka możliwość jak znalezienie funduszy, znalezienie pewnej stabilizacji dla ludzi, którzy mają dobrą wolę i ochotę do tego, żeby w tych przestrzeniach małych zmieniać tę rzeczywistość, naprawiać. Myślę, że tu duża rola choćby Prawa i Sprawiedliwości, bo jest to partia niewątpliwie największa i opozycyjna i w jakiejś mierze, no wiem, że zabrzmi to pewnie śmiesznie, ale najbogatsza. I znowu te poszukiwania jakiegoś napędzania jakby koniunktury obywatelskiej, której wcale niekoniecznie od razu beneficjentem będzie partia Prawo i Sprawiedliwość, może też należeć do zadań właśnie kierownictwa tejże. Tu jest duża rola pewnie do spełnienia też ruchu imienia Lecha Kaczyńskiego, czyli takiej płaszczyzny, w której chciałoby się zaistnieć po to, żeby mieć komunikację ogólnopolską na temat tego, jak w społecznościach lokalnych, w różnych miejscach Polski odbywa się właśnie ten proces uobywatelniania, ten proces dopominania się o to, żeby prawo było przestrzegane, o to, żeby zdecydowanie jakby zajmować przestrzeń publiczną w formie na przykład domów kultury, gdzie naprawdę nie muszą się odbywać tylko i wyłącznie imprezy postmodernistyczne, tylko można śmiało wprowadzać wątki tam patriotyczne, można tworzyć różnego rodzaju spotkania z mieszkańcami. Widać zresztą wyraźnie, że jest taka potrzeba w społeczeństwie polskim. Sukcesy w telewizji publicznej, na przykład takiego teatru telewizji pani Wandy Zwinogrodzkiej, no pokazują, że te miliony widzów, które oglądały spektakle, czy Pawła Woldana o prymasie w Komańczy, czy inne, no świadczą o tym, że jest taka wrażliwość obecna bardzo wyraźnie w polskiej przestrzeni. Jest chęć społeczeństwa polskiego, żeby tego typu spektakle oglądać. Jest tylko co najwyżej niechęć kierownictwa telewizji publicznej, żeby traktować oglądalność jako sukces telewizji. Wręcz odwrotnie, okazuje się, że lepiej, żeby jak najmniej widzów było, to wtedy jest przynajmniej pretekst do wyrzucenia danej osoby czy danego programu z ramówki. Wielką przeszkodą w zażegnaniu tego sporu jest według mnie opinia bardzo błędna, ale jest taka opinia, że na Prawo i Sprawiedliwość nie powinni, właściwie nie mogą głosować ludzie wykształceni, inteligentni, którzy coś sobą reprezentują. I ludzie, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, często ukrywają swoje poglądy, wstydzą się. I jak można z tym według pana walczyć? Miałem takie osobiste doświadczenia dotyczące właśnie tegoż problemu, gdy kandydowałem do Senatu w czasie ostatnich wyborów i widać było bardzo wyraźnie, że na poziomie takich rozmów indywidualnych wiele osób było ochotnych do tego, żeby ujawniać swoje poglądy. Natomiast mieli oni świadomość, że w okręgu, gdzie jest ponad 20-25% bezrobocia, gdzie nie ma alternatywnych miejsc pracy, na przykład dla dziennikarza, który jest uzależniony od miejscowego samorządu, który to samorząd jest w rękach
Platformy Obywatelskiej. On nie może sobie pozwolić na bycie odważnym. On ma żonę, on ma dwójkę dzieci. To jest pewna rzeczywistość obiektywna i tworzenie z tego pewnego obiektywizmu jest oczywiście w jakiejś mierze no, samoobroną przed inną interpretacją, czyli no, jednak tchórzostwem, prawda? To jest pewien stan, w którym znaczna część być może społeczeństwa polskiego rzeczywiście funkcjonuje, stan odziedziczony po PRL-u, po tej właśnie epoce nomenklaturowej, w której każdy na danym stanowisku miał ten zasób władzy umożliwiający mu w gruncie rzeczy zniewalanie pozostałych, prawda? Sam też będąc niewolnikiem wobec wyższego szczebla tejże władzy nomenklaturowej. To jest dziedzictwo, które dotyka pewnie zarówno elektorat PiS-u, jak i elektorat Platformy, czy w ogóle nasze społeczeństwo. Ja tego doświadczyłem bardzo wyraźnie, bardzo było to dla mnie przykre doświadczenie, no ale tak to wygląda. Czy według Pana kultura szeroko rozumiana powinna być niezależna, powinna być apolityczna, czy kultura powinna jednak się angażować? Jest, znaczy są różne opinie wśród artystów. Niektórzy mówią, malarze, pisarze, że kultura jest po to, żeby być ponad. Natomiast słyszałam taką opinię od jednego z reżyserów, który powiedział, że jeżeli kultura nie ma w sobie miłości do ojczyzny, nie jest kulturą. Jest to pojęcie dość skrajne, ale z którym z tych stanowisk Pan się bardziej zgadza? No, poruszyła Pani rzeczywiście temat rzekę. Ja oczywiście jestem wychowany w bardzo konkretnej tradycji, czyli w tradycji chrześcijańskiej, narodowej, konserwatywnej i w związku z tym ja traktuję kulturę, przynajmniej staram się, tak jak ją opisywali czy to kardynał Stefan Wyszyński, czy Jan Paweł II, to znaczy to jest taka wielka, wspaniała, odziedziczona od pokoleń dziedzina naszej cywilizacji ludzkiej, z której ja poznając czerpię niejako soki i wszystko co najlepsze po to, żeby samemu się stawać, żeby się nie zatrzymać, tylko żeby wzrastać, żeby mieć w sobie to coraz większe poczucie bycia człowiekiem. I tak jak papież kiedyś podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, szczególnie w Gnieźnie, ale także w Krakowie, mówił właśnie o swojej tożsamości poprzez dziedzictwo postaci świętego Stanisława, biskupa Jadwigi Królowej, obecnie już też świętej, czy brata Alberta, czy innych postaci, które się odnalazły niejako w tej kulturze polskiej szeroko pojętej i w życiu samego Jana Pawła II i które, jak on sam to określał, wbudowały się w jego tożsamość, w jego pamięć. I dzięki temu on jest taki, a nie inny, prawda? Więc jeżeli tak będziemy patrzeć na odziedziczoną kulturę, na to dziedzictwo, no to ona przede wszystkim wymaga niesamowitej pielęgnacji, czyli w gruncie rzeczy także pewnej pokory. Jeżeli twórcy mają w sobie z jednej strony taki napęd, żeby być jakby wolnymi od tego dziedzictwa, a z drugiej strony bardzo wyraźną pokusę, żeby oddalić się też od poziomu pracy, poziomu, który jest wymagany nie dlatego, że się nie ma talentu, tylko właśnie dlatego, że się ma talent, no to w tym momencie jakby burzą tę strukturę harmonijnego łączenia się pokoleń poprzez właśnie standard wbudowywania się w kulturę danego narodu. I to jest znowu pewnego rodzaju zbrodnia, to znaczy zbrodnia tego pokolenia twórców, którzy mają jakby
z jednej strony odziedziczone autorytety po ludziach tworzących wielką kulturę, a z drugiej strony powodują, że gdzieś tam do parteru to wszystko schodzi. No i my jesteśmy jako odbiorcy tego też w jakiejś mierze ludźmi skażonymi. Ja mogę o tym mówić również w odwrotnej wersji, to znaczy jako też współtwórca kultury narodowej, jako historyk, gdzie mój warsztat, mój ten zasób wiedzy dotyczący przeszłości i opisywania przeszłości albo będzie przeze mnie doskonalony, albo będę tworzył, niszcząc niejako te standardy warsztatowe, burząc w ten sposób historię historiografii. To też jest pewne zadanie, które w sobie historyk ma. Więc jeżeli potraktujemy kulturę jako autentycznie poważną przestrzeń, a tylko tak można ją traktować, ponieważ ona buduje nas, w nas społeczeństwo, no to ludzie tworzący mają przede wszystkim obowiązki, a nie przede wszystkim talent. Jest pan mieszkańcem Warszawy. Warszawa jest miastem praktycznie europejskim. Teraz do nas napływają ludzie z całej Polski, także z innych państw. Czy uważa pan, że miasto, które posiada największą ilość teatrów, kin, muzeów, jednak będzie taką stolicą polskiej kultury, czy ta polska kultura rozmyje się i dojdą jakieś trendy bardziej europejskie do głosu? Warszawa to moje miasto i to w takich dwóch co najmniej aspektach, nie tylko dlatego, że ja tutaj mieszkam od urodzenia, ale przede wszystkim w moim domu rodzinnym. Żyjemy Warszawą z racji przede wszystkim pamięci o moim ojcu Stanisławie, który był architektem, konserwatorem zabytków, osobą, która wraz z całą pracownią Jana Zachwatowicza no, zasłynęła tym, że wygrała niejako z pokusą stalinistów, by przerobić Warszawę na Moskwę. Pracownia Jana Zachwatowicza i Piotra Biegańskiego, właśnie mojego ojca, Stanisława Żaryna i wielu jeszcze innych architektów wchodziło do tego grona, wypracowała metodę odbudowy, a raczej budowy w dużej mierze od nowa Starówki Warszawskiej, co było pewną w skali światowej sztuką restauracyjną, dlatego że Warszawa była zniszczona w ponad 80%, jeśli chodzi o zabytki, co oznaczało, że te kilkanaście procent należało naprawdę zachować. A nie jest to łatwa sztuka w sytuacji, kiedy rynek Starego Miasta, jego wygląd dawał taką pokusę, by na przykład stronę Barsa no w 100% już zniszczyć i zrobić piękny widok na Wisłę, prawda? Dużo łatwiej jest budować starówkę w Gdańsku czy w Elblągu, kiedy ma się zero w dużej mierze w konstrukcji tej zabytkowej, a zupełnie inaczej to wygląda, gdy trzeba pieczołowicie odnaleźć, zakonserwować i zachować ten autentycznie stary element, nawet jeżeli on stanowi tylko i wyłącznie źdźbło wobec, że tak powiem, całości, która została zniszczona. I ta sztuka konserwacji Polski stała się na przykładzie Warszawy właśnie odtworzona, stała się w dużej mierze podstawą do światowej dyskusji na terenie UNESCO, a konkretnie Komosu, czyli tej części UNESCO, która zajmuje się ochroną zabytków, i szkoła polska obok francuskiej, Viola Lidica jeszcze pamiętająca, jeśli chodzi o renowację i tworzenie w gruncie rzeczy też w cudzysłowie nowych zabytków. To są takie dwie szkoły, które w skali Europy i świata w jakiejś mierze do dziś dominują. To jest zasługa, no jakby to dziwacznie nie zabrzmiało, tego, że Warszawa została zniszczona. Ale to też powoduje, że nie przez przypadek Stare Miasto Warszawskie, mimo że jest nowe,
w znacznej części zostało wpisane właśnie na Światową Listę Dziedzictwa. A więc mamy powód, ja przynajmniej na pewno, żeby szczycić się tym, że jestem warszawiakiem i mam... No i rzeczywiście w Warszawie jest sporo atrakcji muzealnych. To wynika choćby z naszej bogatej historii wydarzenia, czy Muzeum Powstania Warszawskiego nie jest takim obiektem wartym zwiedzania. No, okazuje się, że jest. Tłumy codziennie próbują się dostać do tegoż muzeum. Okazuje się, że można w sposób atrakcyjny pokazać historię nawet bardzo dramatyczną i martyrologiczną, jakim było 63 dni walki o niepodległość Polski. Ale mamy też w Warszawie bardzo dużo takich propozycji kulturalnych, no, między innymi Instytut Pamięci Narodowej w Centrum Edukacyjnym imienia Świętej Pamięci Janusza Kurtyki na Marszałkowskiej prowadzi bardzo ciekawe prelekcje, wystawy. Jest bardzo ładne, choć malutkie, Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki w dolnej części kościoła świętego Stanisława Kostki. Są oczywiście te tradycyjne miejsca, bardzo ładne, gdzie człowiek oddycha tym pięknem kultury przeszłości miasta i Polski, czyli Wilanów, Łazienki, Muzeum Narodowe, które ma w sobie też bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o odkrycie naszego polskiego malarstwa. Widzowie mogą sobie tam nabrać takiego smaku dotyczącego odbioru sztuki malarskiej, rzeczywiście stojącej na wysokim poziomie. A zatem nie jest źle z Warszawą, to jest oczywiście dużo dłuższa lista atrakcji kulturalnych, bo są przecież i koncerty, i wielu ludzi znanych, artystów przyjeżdża. Sam niestety rzadko uczestniczę z braku czasu w tych atrakcjach proponowanych przez miasto, ale na przykład pamiętam, że w miarę niedawno byłem na terenie Torwaru na koncercie świetnym australijskiej grupy, która śpiewała przeboje Pink Floyd z całego okresu ich aktywności. No i rewelacyjnie to robili rzeczywiście, tak jakby oryginalni twórcy tego zespołu do nas przybyli. No i to jest miasto, w którym można się w związku z tym zakochać. Mam nadzieję, że Euro 2012 też w jakiejś mierze wpłynie pozytywnie, bo może przyjedzie sporo ludzi, a jeszcze więcej się właśnie zakocha w Warszawie.